Sprawdziliśmy, które telewizory z ekranem o przekątnej 50 lub 55 cali zasługują na to, by wziąć je pod uwagę. Jeśli zastanawiacie się, jaki telewizor 55-calowy kupić, to mamy nadzieję, że nasz poradnik pomoże w wyborze właściwego modelu. Samsung z najtańszej serii telewizorów 4K z dwóch względów jest telewizorem wyjątkowym. Po pierwsze, ma współczynnik kontrastu przekraczający 4000 do 1, co gwarantuje ciemną czerń, tak istotną podczas nocnego czy wieczornego oglądania. Po drugie, już w ustawieniach fabrycznego trybu film, błędy odwzorowania barw są wyjątkowo niskie. Najważniejszą nowością w Samsungu są dużo lepsze, niemalże agresywne algorytmy wygaszania, 6-pionowych stref. To zupełnie nowa jakość w telewizorach Samsunga, jeżeli ktoś wcześniej narzekał na wścibskie, pionowe pasy. Dzięki nowemu wyświetlaczowi LCD VA oraz nowatorskiemu układowi X-Motion Clarity udało się podnieść ostrość obrazów ruchomych do znacznie wyższego poziomu. Dodajmy do tego świetne odwzorowanie barw i to już w ustawieniach fabrycznych trybu Kino Pro. Powszechnie wiadomo, że główną zaletą wyświetlaczy IPS, a takie są w większości telewizorów LG, jest wysoka jakość odwzorowania barw zarówno na wprost ekranu, jak i pod kątem. Inaczej mówiąc, kolory nie bledną pod kątem jak w matrycach LCD typu VA. Z kolei główną wadą IPS-ów jest jasna czerń i niski kontrast. Czyżby najlepszy OLED na rynku? Trudno powiedzieć, nie przetestowawszy jeszcze najnowszego C8 od LG. Ale jeśli nie najlepszy, to na pewno jeden z najlepszych. Czystość przejść tonalnych w pobliżu czerni jest po prostu fenomenalna. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zaprezentowanych produktach, zapraszamy na stronę benchmark.pl. Link do artykułu w opisie.